jest taka tradycyjna świąteczna potrawa. Mąka, smalec, jajka. Pierniki na święta to jest taka tradycyjna świąteczna potrawa, która myślę, że w wielu domach jest właśnie przyrządzana własnoręcznie. My staramy się to pielęgnować, tą tradycję co roku, dlatego że to jest też bardzo fajny moment, kiedy cała rodzina faktycznie odrywa się od wszystkich zajęć. Teraz rozwałkowujemy ciasto mniej więcej na 5-7 mm. Przepis na pierniki składa się z podstawowych składników: mąka, miód, cukier, smalec, margaryna, jajka, kakao oraz przyprawy do piernika, amoniak, soda oczyszczona i kawa zbożowa. Myślę, że święta są takim najlepszym okresem, kiedy bardzo często wspominamy, wracamy do przeszłości i myślę, że każdy z nas, już osób dorosłych, pamięta takie właśnie chwile ze swojego rodzinnego domu, gdzie właśnie przygotowywaliśmy różne potrawy, czy takie na przykład pierniczki, czy inne rzeczy. Sam też zacząłem się troszeczkę interesować, skąd w ogóle się wzięły pierniki. Tak naprawdę tutaj jest też dosyć ciekawa historia. Samo słowo piernik wzięło się z takiego od staropolskiego słowa pierny, czyli pieprzny, tak? Czyli taki właśnie aromatyczny. Wiemy, że w piernikach jest mnóstwo przypraw takich korzennych, i te właśnie przyprawy powodują też na pewno to, że jak pieczemy te pierniki, w całym domu unosi się taka cudowna atmosfera właśnie już świąteczna. One były nie w książkach kucharskich, a w poradnikach medycznych, ponieważ ze względu na skład piernika właśnie mnóstwo tych przypraw korzennych nadawano im również, czy przypisywano takie, można powiedzieć, właściwości zdrowotne, tak? W temperaturze 180 stopni Celsjusza, a czasu powinny spędzić 20 minut. Trochę krócej, ale najlepiej je obserwować w piekarniku. Było w jednym kolorze. Wielkopolsa nazwanego, jak to się nazywa, bo to dzisiaj też trochę też, że czy byłeś grzeczny, w takiej, no trochę bestencie. Najbardziej wyczekiwany prezent mój gwiazdkowy to była oczywiście lalka Barbie, na którą bardzo długo czekałam. Była to naprawdę super, super zabawka, która miała różne gadżety. No, oczekiwałam na nią bardzo długo i to właściwie się spełniło tego wieczoru. A wy, chłopaki, co chcielibyście dostać w te święta? W te święta chciałbym dostać nowy telefon. A ty? Ja nową hulajnogę wyczyniłem. Chcę mieć boksu, tak?